Ostro tu rąbię krokusa. Cała w pyłku. Obnóża pełne. Więcej tu krokusików jest posadzone. Tutaj niedługo też wzrośnie. Tutaj mamy... Jest lipa. I są krokusy. Wieloletnie. Pszczoły będą na nie latać. Cześć, tu pasieka Biroja. Właśnie widzimy oblot młodej pszczoły. Oczywiście też pszczoły noszą pyłek i wodę, bo intensywnie się rozwijają w tym okresie. Bardzo ładnie. Jedna mnie pogoniła, ale co tam? Wiadomo, o co chodzi. Nie życzę sobie, żeby im ktoś tu przeszkadzał. Noszą tego pyłku od groma. Bardzo ładnie się młoda pszczoła się oblatuje. To mi się podoba. To mi się właśnie podoba. Pięknie. Oblot młodej pszczoły. Trwa teraz intensywny wychów czerwia. Pszczoły noszą wodę. Pyłek. I intensywnie się rozwijają. To tak na szybko przy okazji. Krokusiki ładnie. Ładnie już się tutaj zakwiciły. Proszę. Pszczoły oczywiście z tego korzystają. Jak mają chwilę wolnego. Teraz chyba najważniejsza to jest dla nich woda. Popatrzeć. Ostro piją. Wchodzą tam głębiej, szukają wody. Tak jak mówię, trwa intensywny wychów czerwia. Pszczoły bardzo dużo potrzebują teraz wody. Jak macie twardą wodę, to szyszki olchy trzeba dać, która zmiękcza wodę, dodaje mikroelementy.
makroelementów, czyści w ogóle z bakterii i jest bardzo dobra dla pszczół. Szyszki, kotki, olchy, gałązki też. Aż miło popatrzeć. Bardzo ładnie. Po kilku godzinach nadal ostro się oblatują. Bardzo ładnie. Miło popatrzeć. Słońca nie ma we wlotkach, ale i tak ostro oblatują. Młoda pszczoła. Od razu widać, bo nie odlatuje, tylko krąży przy wlotkach. Ćwiczy.